Niedozwolonych wodów stawiają, wysokich mandatów spodziewać się mogą. Pozdrawiamy uniżenie najjaśniejszego Pana i winszujemy, obyście chwil miłych w grodzie naszym doświadczyli. Ludzie pracują, modlą się, a nie zajmują się zbędną polityką i anarchii nie sieją. Na drogach ruchu należytego koni, wozów, bicykli i automobili dobrze pilnujemy. Ryb strzeżemy w stawach przed psownikami. Oni uciekają przed flintami, ale na tę utopce nie ma rady. Twoje portrety, Panie, najwyższym poszanowaniu. Ani mucha nie siądzie. Ale ty nie Thank you.
Brawo. Witanie kazałem muszkietnikom flinty wyrychtować i odpalić z nich w godnym powitania stylu na cześć Ancy Jaśnie Pana. Wibad Jaśnie Pan! W zgodzie katolicy, ludzi i Żydzi, wszyscy przed Tobą wierni czołem biją, Panie. Fabryk u nas co niemiara, warsztatów i kramów, rozwijamy się w dobrobycie. Na rolach wre praca i w urzędach wszystko na ostatni guzik dopięte. Dzieci pilnie w szkołach siedzą. Prawo panuje w Radzie. Nie znajdziesz u nas prywatnej swawoli. Podatki wymierzone, obliczone na i należycie zebrane. Austriacki porządek. Drogi twoje, panie, dobrze utrzymane. Mosty pewnie stoją. Bahnhof sprawnie i z rozkładem działa. Transporty dla wojska jadą, rekruta zawsze dostarczamy. Konie pocztowe mkną na traktach, latarnie miejskie w urzędach świecą. Studnie czyste, drzewa przystrzeżone, damfule strażackie w pełnej gotowości. Zatem możesz, najjaśniejszy panie, w spokoju piękne widoki naszej kapliczówki podziwiać. Wieści dotarły do nas, żeś łaski swej poczciwemu warcędze użyczył i udekorować go orderem masz w zamiarach. W pełni wdzięczności za aktem dziękujemy i zobowiązujemy się zasługi wszelkie z pieczołowitością i oddaniem ich pomnażać. Najjaśniejszy panie, milodny twojej łaski cesarskiej, ja skromny warcęga Stoczowski składam tobie dzięki za twój medal wspaniały, co ku pamięci do mojego kabotaże przyczepić nakazał. Tak znakomicie wyróżniony obiecuję solennie gardła nie żałować, czytając wszędzie wieści oraz obwieszczenia państwowe i ratuszowe. Nóg nie szczędzić, migając żwawo po Stoczowskim bruku, aby każdy obywatel miasta wiedział, co zwierzchność w swojej łasce nakazała. Dziękuję. Danke, danke. Viva najjaśniejszy pan! Viva! 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 Jaśnie pan pojedzie na kapitówkę do altany, która stoi dokładnie w tym samym miejscu, do 1926. Potem wróci żołnierz do Domu Kultury i tam rozpocznie się koncert ziemiecki, na który wszyscy państwa serdecznie zapraszamy. Na 18.30 w miejscu Domu Kultury. Zapraszamy bardzo, bardzo. Gdzie by się...
teczki z tego. Musisz u cesarza prosić o tą łaskę. Ja mam łaskę u mnie. Możesz łaskę. Chyba, że tak. Gdzieby wam poasystować? No, bardzo. Nie, bo to ktoś jedno zdjęcie. Ale dobrze, a może jeszcze na drugą stronę idziesz? Do 1920.
która ma się wybrać. Thank you.
Thank you.